Pojedynek mistrzów Shaolin, czajcie widzowie, to jest potężna walka. Nie, Pokémon. Śmierć, życie. Pokémon. Bulbazaura. Babora. Dzisiaj, tak jak to Konrad nazwał, będzie pojedynek Pokémonów, choć nazwa może nie zrozumiała, ale chodzi o to, że każdy z naszego kanału wybrał sobie jednego reprezentanta, który będzie brał udział w różnych konkurencjach, żeby wyłonić zwycięzcę. Dzisiaj pierwszy pojedynek, mój reprezentant versus reprezentant Rudego. Tak, potężna bitwa. Niczym Kain i Abel, niczym twój stary z Gafoniksem. Matko. A zdecydowaliśmy się na to dlatego, żeby po prostu nie przynudzać, bo ciągle tylko my bierzemy tutaj udział w konkurencjach. Zobaczymy, jak sobie inni z tym poradzą. No, jeżeli chcecie więcej takich filmików, to napiszcie hashtag Pokémon, ponieważ my jesteśmy tutaj trenerami naszych Pokémonów i tak, pokażemy im magiczne sztuczki, które muszą użyć, żeby rozdolić drugą osobę. Magiczną sztuczką będzie tak, też przypięcie wam serduszkę, jeżeli właśnie taki komentarz zostawicie. A teraz przedstawimy naszych uczestników. Na swojego reprezentanta wybrałem mojego kumpla Petera. Jest to stargardzki szycha, którego zna całe miasto. Oprócz tego, że słucha rapu, sam próbuje swoich sił w nawijce. Już w jednym ze swoich utworów, do którego swoją drogą się dograłem, zapowiadał, że zniszczy Rudego, gdy tylko zaprosimy go do filmu. Czekam na zaproszenie do odcinka, pany. Jak znajdziesz się tam, Rudy będzie zaraz rozjebany. Dziś ma okazję spełnić swoją deklarację i pokonać Rudego, wygrywając z jego reprezentantem. Ziomek taki zjebany, że liczy kolorowe. Ale ja tutaj Rudego rozpierdolę. Moim zaś reprezentantem będzie Dominik. Jego charakterowi oraz charyzmie nie oprze się żadna kobieta. Poskłada on Petera WPS w drobny mak. Nikt nie może dopuścić do tego, aby Peter WPS wygrał nasz teleturniej. Byłaby to obraza dla całego poważnego kanału. A więc Domin, liczę na ciebie. Witamy już naszych uczestników. Siema, widzowieczko. Siema. Przed wami cztery konkurencje, z czego dwie będę prowadził ja, no i dwie Rudy. Pierwsza konkurencja to jest: rozpoznaj rapera po symbolu. Generalnie może się zdarzyć tak, że jakiś symbol będzie pasował do innego rapera niż ja miałem na myśli, ale jeżeli powiecie innego rapera i wyjaśnicie dlaczego, no to i tak będziecie mogli dostać punkt, nie? Jeżeli ten symbol będzie do niego pasował. Dobra, to powodzenia. Powodzenia, może. Ale tak ci w dupę. Tobie bardziej. Uwaga. To są duchy, czyli no szpaku. Jak już. Bo to jest duch. Możemy uznać, ale no, miałem na myśli, głównie Dejsa. Nowy te ducha, to dla mnie szpaku, dzieci duchy. Ja też od razu pomyślałem, że padość, a nie Dejs. Dobra, kolejny. Kurde, to jest ten ogólnie znak z tego. Ja nie wiem, że no to jest znak z tego, z Wiedźmina, ja o tym wiem, ale to jest chyba, nie wiem, Getz jakiś, czy też takiego? Getz mi się wydaje. Getz nie. Kartki. Dobrze. Bez kitu, bo to jest tego! Bo to jest Igni. To jest Irden? To jest Irden. A Irden, właśnie, ale wiedziałem, że jest Wiedźmina, tego się powiedziałem. Wiedziałem, że jest Wiedźmina. Uwaga. No to jest VVS i Nike, no to mi się wydaje, że to może być Malik. Tak jest, miałem na myśli Malika też. Albo też mogły być Kabe, bo wiesz, bo Nike Max, nie? To mogły być Kabe. Nawet mógłby być Kizo, który cały czas chodzi w suszu. Albo Rudy. Kolejny. Hot Wheels, to miał tego Hot Wheelsa głupiego. Wow, tego to ja nie wiem. A ja kojarzę też, czekaj. A mogę no pytania zadać odnośnie tego? Czy... No nie, no musisz podpowiedź mówić, no, jak no raper. Czekaj, no to jak Hot Wheels, no kto tam? Omijam driftem biedę, tak mi się wydaje, że to może być Kizo, jeśli o tym może być, że omijam driftem biedę, to Kizo mi tak się zdaje. No nie, no to jest być, zbyt naciągane. Bo Hot Wheels, no, czekaj, masz szansę jeszcze później na odpowiedź? Ale... Szansę ci już nie, czy już on musi mieć. No, teraz Domin masz szansę. No. Czekaj, Hot Wheels, teraz na szybko, który raper ma coś z autami? Dużo aut posiada pewien bardzo znany raper, nazywa się Paluch i on ma gorące kółka, ponieważ jeździ szybko autami i wtedy te kółka robią się gorące, przez co Hot Wheels. No niestety nie. Masz interpretację. Strzelałem, bo nie wiem, ile Paluch ma aut. Do kogo to było? Chyba chodziło o tej owaca to ja, co nie? Właśnie mogły być trzy odpowiedzi. Mógł być Wastoja, bo on miał utwór Hot Wheels. O, to nie widziałem. No i płyta Turbo Boost była. Ale też mógł być Kury lub Zetka, którzy mieli płytę Resoraki. A nie, bo mi się... A, bez kitu, ale, ty, nie pomyślałem o nich zupełnie. Wiesz, mi was, was to jak kojarzy się tylko z dwie białe kreski. Teraz refleks. Kłebo. Dobrze. Dobra. Dobra, uwaga. Kurde, Pokémony, Pokédex, Freeze. Nie. No, no niestety nie, jest to raper. Nie widzę. To teraz ja mam. No. Czekaj, bo to chodzi o Pokémona, co? No to chodzi o osobnikę, który też miał związanego z Pokémonami, tak? Bo tu widzę Pokédex jakiś, jeba, głupi. Ja na to już mam pomysł. Kurde, ty, no nawet nie mam pomysłu na strzał, nie, pas. Ja mam jeszcze tutaj plan,
Mianowicie Malik w jednym z swoich kawałków nawijał, że w wieku kilku lat miał paręnaście Pokemonów, a to oznacza tutaj całkiem spory dochód, więc dla mnie to jest Malik Montana, który gadał o Pokemonach, które dla niego rzucały narkotykami. Ale Malik już był, mordo. No generalnie Malika nie miałem na myśli i też jakby... Naciągane. Chodziło o Szpaka. Co? No Szpaku, Gengar. A dobra, no, bez kiszu. No przecież teraz miał Pikachu do tego Ośmiu Pikachu, miał, no teraz tam było, że to 8-litrowy skurwiec. Gwiazdkowy. 8-litrowy. Pojebałby się. 8 litrów to ty Peter byś zrobił. Uwaga. Po odcinku. Gitara, teraz tam myśli, kurde, czekaj. Gitara, no to nie, no mi się wydaje, że to mogło być... Nie wiem, może to był też najgorsze naciągane, ale bym myślał o Wattstoja akurat, szczerze mówiąc, ale czemu? Wattstoja nawijał swoją nutkę, wiesz, po country nawijał. No kawę założył, nawijał skiedę klapki po... No wiem, ale wiem, co to chodzi. Ja wiem, ale kombinuję strasznie, Peter, nie, to nie ma. Dla mnie to taki bardziej White 2115, gdyż w sumie miał kawałeczek na gitarce, jaki ojciec, taki syn, a do tego jeszcze tak jakby sam rock start się kojarzy z różnymi gitarami, a nie tylko w sumie z gitarą elektryczną dla mnie. No i dokładnie, chodzi o White'a. Bez kitu, dobra. Uwaga, ostatni symbol. O kurde. To jest fala. No to czekaj, no to guzior. Bo to jest ewidentnie fala. No nie miałem na myśli guziora na pewno, no, ale nie wiem czy to uznać. No był najnowszy kawałek fala. No fala jest, albo no, Oscarszem 3 też może być, no bo też on pasuje, no bo co, tu widać fala obecnie, więc mi się wydaje, że to może być też guzior. Ja uważam, że mu się za guziora należy punkt uczciwie. No skoro do mnie się zgadza, no to ja się na to zgadzam akurat, bo to dla mnie jest chodziło? O koło właśnie chodziło? Miałem na myśli Young Multiego. No właśnie. Nowa fala. Ale dobra, ale ta fala nie jest nowa. No nie jest. A teraz słuchajcie widzowie, tutaj panowie robią dobry content, bardzo dobry i teraz polecam wszystkich do zasubskrybowania tego kanału oraz kanał mojego Peter.ps, w którym są kawałeczki. Polecam subskrybować mój kanał. Dziękuję, dobranoc. Następna konkurencja będzie polegała na tym, że będziecie musieli użyć swoich neurotoksyn, które znajdują się w waszych głowach i odgadnąć, która z podanych nutek ma więcej wyświetleń na YouTubie. Opytał coś z Blachy 2115, bo całą dyskografię znam na pamięć. Jeżeli ktoś z was odpowie źle, to wtedy druga osoba otrzymuje punkt. Oh. Dobra, więc jest to bardzo ciekawa konkurencja. Pierwsze, Kwebo na Fide, szubienica, pestycydy, broń i Kwebo na Fide, bubble tea. Bubble tam był? Bubble tea. A bubble tea, no to bubble tea. Źle. Kurde, ale równo, ale równo. Ale też bym odpowiedział, bo ja pamiętam, myślałem, że ma 18 milionów szubienica. Nie, ale tak szczerze, mi się wydawało, że po prostu bubble tea bardziej się wybiło niż szubienica. Ale cóż, punkcik dla mnie. Dobra, okej. Nawet dawaj kolejne. Uwaga, Chillwagon 1-1 oraz Żabson bez emocji. Jeszcze ten. Chillwagon 1-1. Niestety nie. Wiedziałem, ja wiedziałem, że Żabson, wiedziałem. To jest różnica 300 tysięcy. Guzior fala czy Mata schodki? Ja byłem pierwszy. Matem lepiej, schodki. No, a weź ile? O, 1000. Fala ma 22, a Mata ma 34. No, ale dobra, ale no, zgadzam. Ja też chciałem odpowiedzieć schodki, to było wiadomo. To już głupie, ale nie, no ja wziąłem szybciej. Zależy, no. Kizo, Lucky Punch czy Reto Billy Kid? Reto Billy the Kid. Dobrze. 33 miliony do 17. Tymek Tymon, milion na picie z planem B oraz Okim oraz Alberto Dwutak. No to... Kurde, teraz, Jezu, to jest teraz takie porąbane, bo te oba traki są dobre, są bardzo dobre, ale jeśli biorąc pod uwagę dłuższość bycia na YouTubie tych kawałków, no to ja raczej bym wziął Tymek z tego, no Tymka bym sobie wziął milion. No i masz rację, Peter. No. Jest to różnica 4 milionów. Ale wiesz, w kieszeni mam kumpla, na smyczy trzymam kumpla. Białas, imię ojca trapu oraz Szpaku, młody tupa. Ja byłem pierwszy. Peter by też. No to Białas. Dobrze. 14 to będzie milion do 5. Nie. White 215, Kalifornia i Blacha Mademoiselle. Dobra, o Blacha Mademoiselle. Dobrze. Wiedziałem, że... Co? A wiesz ile? Blacha Mademoiselle teraz ma chyba 66 milionów wyświetleń. Co? Nie. Czekaj, ile? Blacha ma już 80 milionów. 80 na to. Tak. Ale Havana teraz stała się diamentowym singlem i ma chyba 66. Casablanca, cepi, widziałem Casablanca, to. Kurde, Casablanca, kurde. No, tylko blaszka w sercu. Quebo na Fide, Candy, czy... Kłeba na Fide Candy. Dobrze. A to było drugie, ty! A to było drugie! To jest... To było 5-5. Ale to... A no to było logiczne. Ja po samym tym, ponieważ to jest kawałek, który chyba, nie wiem, on ma już 90, czy ile ma? On ma 86. 86. No. Dobra, a jaki był teraz wynik w tej rundzie? 4-4. Trzecia konkurencja to będzie coś ostatnio popularnego na naszym kanale. Czyli sprawdzimy,
sobie polskich raperów w innym języku. No nie, wiedziałem! I stwierdziłem, że żeby za bardzo nie kombinować, będzie to język angielski. Oj, o nie. Kurwa! Ogólnie trafił. Trafiłeś mu sobie punkt. Dobrze. Polega to na tym, że musicie oczywiście podać ten wers, który usłyszycie w polsku. O, po zero będzie. Po niemiecku było mi łatwiej. They drive in the morning, last call, greetings to mom. Nie wiem, mi się może zdawać, że to jest KB na radaniu, to jest wjeżdżają nad ranem, a stanie telefon, pozdrawiam mamę. Tak jest. Tak. O kur... Spokcam. Wjeżdżają nad ranem, ostatni telefon, pozdrawiam mamę. Drugi wers. Bubblegum hair, she unfastened the seat belts when I hit the gas. Nie wiem, to może być. Nie wiem, to może, jak to jest stare takie, no to okej. Okay, no mi się wydaje, że to jest zawsze te bubblegum, ale wątpię. I to jest, że znowu palę bubblegum, mam w kieszeniach szampana. Ale wątpię, wiedziałem. Nie, 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 jest to to. Domin, masz na to pomysł? No to całkowicie nie ma żadnego pomysłu, niczym się to nie kojarzy. No dobra, to lecimy do trzeciego. A co to było? Właśnie, co to było? To było PZ Magenta, włosy bubblegum, rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. A bez kitu, ja to bez znam, kitu. Ale nie ja też to znam, ale w ogóle o tym nie pomyślałem, PZ mi z głowy wyleciał. Mi też. A ja tego nie znam. Rudy frajer, confident? Nie, no dobra. Ja nie, nie. Jedno śmieję się, dobra. Włosy bubblegum, rozpina pasy, kiedy wciskam gaz, wtedy znika czas. If I get bored of rap, I'll be writing poetry again. Jeżeli byłbym urodzony rapem, to napisałbym poezję od nowa? Nie, nie mam pomysłu. No nie. Nie, no, nie, 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 mam, nie mam pomysłu. Czekaj, nie wiem, nie może wersu nie znam, ale coś mi się może skojarzyć, bo wersy nie mogę skojarzyć. Mógłbym dać, że to jest, nie wiem, biała z imię ojca rapu, może tak, nie wiem, bo coś tam o rapie jest. No nie, no to jest tak. To Avi w utworze Jak mam żyć. A wers brzmi, jeśli znudzi mi się rap, znowu będę pisał wiersze. A ja zrozumiałem, że to jest bored. No właśnie, to jest bored, nie? Na zegarku parę minut po pierwsze, jak znudzi mi się rap, znowu będę pisał wiersze. I was alone in the car, writing a hit, when Lady Punk came out, I owed the money. Dobra, no to jak usłyszałem Lady Punk, no to jest, że no, to jest kubańczyk, ta Lady Punk 2 i tam, ale tego wers nie powiem, tam było, że nie, czekaj, nie powiem, bo ja siedziałem w autosam i pisałem hit, w radio grało Lady Punk, coś tam, szczyt, nie pamiętam. Spróbuj sobie przetłumaczyć z angielskiego. Czekaj. When Lady Punk came out, I owed the money. I przed wyjścia Lady Punk, ja wisiałem kwit, coś takiego było. No to bardzo blisko. Coś takiego było, bo... Ale ile męczenia się nad tym. Ale nie, ja ale wiedziałeś, o co chodzi. Wiedziałem. Ja też wiedziałem, że to czekaj, Lady Punk 2, no to było tak. I ja siedziałem w wodzie sam i pisałem hit. I jak wyszedł Lady Punk, ja wisiałem kwit. Coś takiego. Było przed wyjściem Lady Punk, ja wisiałem kwit. Jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem kwit. Właśnie, o to chodzi. No. Właśnie. Ja siedziałem w wodzie sam i pisałem hit. Jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem kwit. I tak dał nam za trudną konkurencję. Uważam, że po śląsku już byśmy lepiej zrozumieli. Mardoni! Premium THC. The fat spliff is burning again. The fat spliff. Premium THC, gruby spliff, znowu pali się. Czekaj, a weź weź to powiedz raz. Wers? To jest wers... To pali i się rymuje z pali. Kali! To jest wers Kaliego. No. Co? Co? Mojego idola? To jest z Majorem. To jest z Monalizy, znaczy z tego, gdzie... Tak, Mona Lisa. Tak, mm-hmm. Tak, to jest to. Ten wers, który powiedziałeś, to ma sens, tylko tutaj są inaczej ułożone słowa, nie? GMSPZ, premium THC, znowu po nie gruby skręt. This herb has a beautiful aroma, although it's not primate, although it's not chemis. Quebo na fida. Nie będzie, bo się śmieję, bo ja nawet nie wiem, o co chodzi. Tylko odszedłem, że jest aroma, czyli że Rzym po prostu, ale co tam... Chłopie! No była to aroma, to powinniśmy. Druga próba. Dobra. This herb has a beautiful aroma. Although it's not primate, although it's not chemis. Tego wersu nie znam, ale to jest żabson z matą, to jest że aromatyczne przyprawy, coś takiego, ale nie znam wersu. No to nie, jak nie znasz wersu, to nie ma punktu. Ale dobrze, ale już było strzelkamis i aroma, to mówię, dobra, no. Okej, okay, już wiem, ja, ale nie. Z tym rzymem to doje. Ale nie, tylko... Ty Domin znasz? Nie, w ogóle nie znam, w ogóle nie kojarzę tego kawałka. To zioło ma piękny aromat, choć to nie prymat, choć to nie kamis. She has a chrome heart, chrome beretta. BDOS.
najnowsza nutka. Ona ma chromowane serce, chromowane jak Beretta, tak? Bardzo podobnie, ale jest punkt. No. Ona ma chromowane serce, chromowana Beretta. Kick and bass, that's all I need. Już? To jakiś producent chyba, nie? Kick and bass pisze tylko z producentem. Kick and bass? Kick i bass to wszystko, czego potrzebuję, tak? Ale dokładnie teraz nie mam w głowie tego rapera. Nie, naprawdę. Nie, no w sumie. Nie, no nie. Ale nie, no jest... Ale jak nie wie nawet kto to. A no dobra. Nie ma. Czekaj. Jak wymyślę to wtedy. Kick and bass. A to kick to jest kopnięcie, można za to powiedzieć. No to by, no sobie chcę teraz cząstki wziąć. Czekaj, kick to kopnięcie, bass to jest kur... autobus. Dobra, będzie remis, nie ma opcji. Ja nic nie wiem. No więc to jest paluch potrzeby. O, to nie, ja sopa bass, tylko tego potrzebuję. Na koniec roku zawsze jest tak dużo po prostu wszystkiego, że to tego prawda. Nie da się spamiętać. Stopa bass, tylko tego potrzebuję. Ty jak się plujesz, to zatkaj fugę. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Tak, polecam, naprawdę. Te chłopaki robią dobrą robotę. Ostatnia konkurencja, niezwykle niezwykła, ponieważ jest to konkurencja, która nazywa się Dokończ Wers. Po śląsku. Suka na chacie ćwiczy z Melbi. Suka na... Tak jak Kirby. Nie, też nie mam pojęcia. Bladego pojęcia. Tak. Jest to najnowszy utwór Kizo Fitness na ficie z Lil Pepem, który miał dready, ale już nie ma. Suka na chacie ćwiczy z Melbi, ja zajęty robieniem pęgi. Suka na chacie ćwiczy z Melbi, ja zajęty robieniem pęgi. Autobus staje na pętli. Nie, to znam! To jakiś młody jest, ja wiem, na pewno. To jakiś młody? Młody, tak, tak mi się wydaje. Dobrze mówię? To młody jakiś? Nie no, ja bym to... Takie nowe pokoleje. No to pokoleje. Już wiesz, już tam trumno jest. Rudy, ty to tak, to jest tak, o, ZTM, autobus staje na pętli. Teraz pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to pan, że chciałem mieć Bentley. Chłop pierw nawija o jakichś sukach cały czas. Puszcza nam samych raperów, a to my nagle mamy tutaj ładnego rapera, który nawija wierszem tutaj. No. Autobus staje na pętli. Teraz pamiętam, jak byłem dzieciakiem, te plany, że chciałem mieć Bentley. Co dzień rano wypadam na dwór i mijam znów. Rudy, to twoje konkurencje są do kitu, weź go wyrzuć. Nie jesteś pierwszym, który o to prosi. Rudy, wypierdaj! To wiecie czy nie? Nie. No to jest Ace, najlepszy nic z BDS-em. A to kurwa! Co dzień rano wypadam na dwór i mijam znów tych samych typów, co jarają tego śluga na dwór. Co dzień rano wypadam na dwór i mijam znów tych samych typów, co jarają tego śluga na dwór. Kręcę wat jak felga asfalt. Co? Kręcę wat jak felga asfalt. Wat? Wat. Nie możesz dać nam jakieś piosenki, która ma 80 milionów wyświetleń, którą na pewno będziemy znali. Ale to znacie. Kręcę wat jak felga asfalt. Dobra, tej nutki nie ma jeszcze, ale to jest Jaksel Księżyce. Księżyce. To wy się już poddajecie, czy nie? Tak. Uwaga, kręcę wat jak felga asfalt. Nie, nie. To rząd nas nauczył jak ten Nie, Kali! To jest Kali, tak? To jest Chucky? Nie, to jest Malik na echo. A nie Malik. Kręcę wat jak felga asfalt, to rząd nas nauczył jak ten hajs gaści zabrać. Skoro nie znaliście poprzednich, bardzo łatwiutny... Rudy, kończymy się na Fame MMA. Poranka blask, gdy kładę się spać przy modelce, ej. To jest Żabsona. Dobrze, ale właśnie. Nie ma pojęcia. Wiem już, czekaj, weź jeszcze raz. Poranka blask, gdy kładę się spać przy modelce, ej. Ja znam, kręcę gruby staw, matkach mało go więcej. Nie. Nie, ale nie ma incepcje. To są incepcje? Tak jest. Incepcje? Wiecie czy nie? Nie wiemy. Uwaga. Poranka blask, gdy kładę się spać przy modelce. Mordo dziś żyje w snach, jakbym wpadł w incepcję. Jezu, ale ty, ale kurde. To jest pysiutkie. Ale będzie chłop ma telefon. Ale założy się, jakbyśmy mu to wzięli, to on by już nie pamiętał tych tekstów. Bez kitu. Mordo dziś żyje w snach, jakbym wpadł w incepcję. Jakbym wpadł w incepcję. Lubisz, kiedy w trasie się dotykamy? Nie, nie ma. Robisz sobie ze mną zdjęcia na Instagram. Mogę to zaliczyć? No dobra, postuję ze mną zdjęcia postujesz na Instagram. Postujesz ze mną zdjęcia na Instagram. Ty kurde, weź bublachę. Lubisz, kiedy w trasie cię dotykam. Postujesz ze mną zdjęcia na Instagram. Cipy. Nie, czekaj, czy nie zadziałał? Czekaj, czekaj. No to nie. Dicho. Cipy, odruchania od zakwasu. Składaję na testa, ja wysyłam je do pracy. To nie tak. Co? No to tak, jest to? No ale ja tak. Tylko jedna myśl, tylko ja mówię co? To nie może być to! Jezu, ja to chciałem powiedzieć, tylko ja myślałem, że to jest co innego. Chciałem tylko powiedzieć, że Dicho Orangutan to jest jeden z moich ulubionych raperów. Znam całą jego pytę Orangutan Wolze. Pytę! To jest naprawdę ulubiony. Ale tak szczerze. Cipy, odruchania mam zakwasy. Ja biorę na testa, skład wysyła je do pracy. Chodziliście do podstawówki? Nie. Nie.
A, no to ja chodziłem tylko do gimnazjum. W takim razie możecie tego nie znać, ale przekonamy się. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyszło tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze. Dobrze. Krup go, go. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyszli tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze. Powiem ci, gang Albanii był ciężką rzeczą, którą przeżyłem w podstawówce, gdyż wszyscy wszędzie biegali i krzyczeli PIS nad głową, PIS nad głową. Każdy z nas to przechodzi. 11-10 dla Petera. Kurde. Nie no, byłeś tam im blisko, kurde. Żegnajcie widzowie, pamiętajcie, łapeczka w górę, czerwony magiczny guzik, on już nie jest czerwony, ale kiedyś był, oldschoolowcy wiedzą, tak o, taki kwadratowy. On jest czerwony. Jestem daltonistą, tykajcie guziczek, jeżeli macie szary, tak, możecie odkliknąć i zakliknąć jeszcze raz. Dziękuję widzowie i mam nadzieję, że tutaj będą bardzo dobre zasięgi do następnego filmu. Z Rudym oczywiście, bo mnie tu nie będzie. Dobra Peter, dałeś radę, więc dobrze cię wybrałem na reprezentanta. Tym sposobem przechodzisz do finału, gdzie zmierzysz się z reprezentantem Vipera lub Konrada, w zależności kto wygra w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za ten, nie? Chodź, przywitam, dziękuję za walkę tutaj. Ja też dziękuję, kolego. Bardzo uczciwa walka. Widzowie, jeszcze raz żegnam was wszystkich, pamiętajcie o hashtagu Pokémon, bo jestem Pokémonem Daniela i jestem Bulbozaru, bo taki kurwa gruby jestem. No pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, poważnego kanału oraz kanału mojego Peter WPS. Dziękuję za oglądanie, piola! Cześć. Dobra, musimy częściej zapraszać ludzi. Nic nie musimy robić na filmach.